Ten Andrzej spotkał najpierw Szymona, brata swojego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 41 do 42 wersetu. Mamy w tym fragmencie przedstawione, w jaki sposób Andrzej przyprowadza swojego brata do Pana Jezusa Chrystusa. Andrzej szedł za Panem Jezusem Chrystusem i miał okazję poznać Pana Jezusa Chrystusa osobiście. Spotkanie to sprawiło, że Andrzej był przepełniony i zafascynowany osobą Pana Jezusa Chrystusa, dlatego pragnął innym o Panu Jezusie Chrystusie opowiedzieć. Z tego właśnie względu odnalazł swojego brata Szymona i powiedział do niego: znaleźliśmy Mesjasza, Zbawiciela, tego, który zbawi lud swój od grzechów jego. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział, 21 werset. W tej relacji jest jedno bardzo krótkie, ale jakże istotne zdanie. I przyprowadził go do Jezusa. Andrzej sam się przekonał i dlatego mógł przekonać również swojego brata i przyprowadzić go do Pana Jezusa Chrystusa. Andrzej ewangelizował. Andrzej niósł dalej dobrą nowinę Bożą o Panu Jezusie Chrystusie. Andrzej nie kalkulował i nie zadawał sobie pytań typu: cóż to da jednej, jedynej osobie? Nie, jemu zależało właśnie na pojedynczych ludziach i dlatego zaczął od swojej okolicy, od swojej rodziny, od swojego brata. Andrzej powierzył swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, a następnie przyprowadził do Pana Jezusa Chrystusa również swojego brata, ponieważ pragnął, aby i jego brat doświadczył tego, czego on sam mógł doświadczyć. A jak to wygląda w Twoim i moim życiu? Być może przez właśnie takiego Andrzeja otrzymałeś osobiście ten kalendarz, albo Biblię, albo książkę, albo link do kanału. Być może wiesz, że taki w cudzysłowie Andrzej osobiście modli się za tobą i za twoją życiową sytuacją, abyś i ty odnalazł drogę do Pana Jezusa Chrystusa. Albo może sam jesteś takim w cudzysłowie Andrzejem, który innym opowiada o Panu Jezusie Chrystusie, ponieważ pragniesz, aby i inni Pana Jezusa Chrystusa poznali. Tak, Andrzej jest dla każdego z nas wzorem. Aż do dnia dzisiejszego osobiste kontakty są doskonałą okazją, aby nieść dalej Ewangelię Bożą.